Witam w drugiej części kursu poświęconej frameworkowi Spring. W tej części będziemy zajmować się dostępem do baz danych z wykorzystaniem standardowych mechanizmów Spring, czyli Spring JDBC. W pierwszej lekcji przygotujemy sobie projekt tak, abyśmy mieli wszystkie wymagane biblioteki, łącznie nawet z bazą danych, tak żeby nam się uruchamiała baza danych. Od razu przy uruchomieniu naszej aplikacji. Do tego wykorzystamy bazę H2. Jest to nieduża, ale bardzo wygodna do takich celów baza danych. Przejdźmy do konfiguracji. Otwórzmy plik pom.xml, czyli plik konfiguracyjny Mavena, w którym definiujemy wszystkie zależności. Przejdźmy może od razu do widoku pom.xml i zacznijmy dodawać wymagane zależności. Pierwszą wymaganą zależnością będzie biblioteki springowe, czyli Spring JDBC. Tutaj właśnie są ukryte wszystkie mechanizmy współpracy z bazą danych. Oczywiście wersja jest taka sama jak całego frameworka. Ta zależność została dodana. Teraz dodamy zależność do bibliotek ułatwiających współpracę z źródłami danych. Będzie to org.Apache Commons i biblioteka artefakt Commons dbcp2. Nazwa może niewiele mówi, ale musimy dodać taką zależność. Wersja tej biblioteki to jest 2.1.1, czyli najnowsza wersja bieżąca. Ostatnią zależnością, jaką będziemy musieli skonfigurować w naszym projekcie, jest zależność do bazy danych H2. Dodajemy, skopiujmy sobie ten wpis. Grupa w tym wypadku to będzie com.H2 database, artefakt po prostu H2 i najnowsza wersja to jest 1.4.191. Oczywiście te wszystkie numerki, wersje, czy dokładnie te wpisy możemy znaleźć na stronach tych produktów. Wystarczy sobie wyszukać i tam najczęściej jest taki wpis od razu do Mavena. W ten sposób mamy wszystkie wymagane w tej części kursu projekty. Możemy przystąpić do dalszej konfiguracji. Teraz utworzymy nową klasę z konfiguracją dla bazy danych. Przejdźmy do pakietu, w którym mamy wszystkie konfiguracje i dodamy tutaj nową klasę. Nazwiemy ją database config. Klasę oznaczamy adnotacją configuration. Dodajemy brakujący import. Mamy nową konfigurację i zaczynamy definiować biny. Pierwszy bin, jaki musimy zdefiniować, jest to źródło danych. Tworzymy taki bin i dodajemy brakujący import. Wykorzystamy teraz klasę Basic Data Source właśnie z tej biblioteki DBCP2. Tworzymy nowy egzemplarz tej klasy i tutaj musimy jeszcze podać kilka właściwości. Pierwszą z nich jest nazwa sterownika bazy danych. Czyli podajemy właściwość setDriverClassName. My wykorzystujemy bazę H2, więc podajemy org.h2.Driver. W tym momencie już baza zostanie zidentyfikowana i wykorzystane odpowiedniej biblioteki. Drugą jest URL do bazy danych. Tutaj w tym połączeniu będziemy mogli zdefiniować kilka ciekawych własności. Zobaczmy. Podajemy JDBC H2. Teraz tutaj podajemy nazwę pliku bazy danych, który zostanie utworzony. Nazwiemy go Spring Tutorial. A teraz możemy podać tutaj pośredniku inne jeszcze własności połączenia. My podamy właściwość ini, to równa się run script i tutaj podajemy, skąd ma ten skrypt zostać uruchomiony, z bieżącego class patha zostanie uruchomiony skrypt. Tutaj mogą Państwo zobaczyć, mam przygotowany skrypt create.SQL. W tym skrypcie umieszczone po prostu jest stworzenie jednej tabeli, z której będziemy korzystać. Tabela będzie tworzona, jeżeli jeszcze nie istnieje. Ostatnią własnością, jaką musimy podać w tym połączeniu, w tym źródle danych, jest nazwa użytkownika. Użyjemy standardowego użytkownika bazy danych, czyli H2, czyli SA. I zwracamy utworzony i skonfigurowany bin. W kolejnej lekcji zajmiemy się wprowadzeniem i konfiguracją najważniejszego chyba obiektu, którym będziemy się teraz zajmować, czyli JDBC Template. Do usłyszenia.